Wprawdzie nowoczesne technologie znacznie ułatwiają nam życie, ale niosą też ze sobą wiele zagrożeń. Największym niebezpieczeństwem dla przeciętnego użytkownika technologii wydaje się dziś być sztuczna inteligencja, która może być narzędziem przestępstw popełnianych w internecie. O tych i innych zagrożeniach rozmawiają w Katowicach eksperci podczas rozpoczętej w środę konferencji na temat cyberbezpieczeństwa. Fatima Orlińska. By trwała wojna na ulicy, nie muszą wyjeżdżać wozy pancerne. Największy konflikt potrafi rozwinąć się w internecie, a przyczyniają się do tego treści propagandowe, tzw. fake newsy i cyberataki. Wraz z rozwijającą się technologią zagrożenia w sieci rosną, a największym zdaje się być dziś sztuczna inteligencja, która choć niesie za sobą korzyści, wymyka się spod kontroli użytkowników. Dzisiaj wziąłbym laptopa, mógłbym pokazać, można z jednej strony świetnie wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia zaproponowania scenariusza ochrony, ale z drugiej strony, za drugim razem zaproponować, żeby ta sama sztuczna inteligencja znalazła mi lukę w tych zabezpieczeniach. Co dziś stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących chociażby przed Ministerstwem Obrony Narodowej. Pandemia, później wojna w Ukrainie, a co za tym idzie przejście na pracę i naukę zdalną pokazały, że chcąc czy nie od technologii stajemy się zależni. A bezpieczne korzystanie z jej zasobów zależy głównie od świadomości użytkowników, ale także od specjalistów, którzy nad tym czuwają. Dyskutujemy nad również rozwiązaniami prawnymi, o których tutaj była mowa, w którym kierunku powinna iść i zmiana prawa oraz zabezpieczenie i ściągnięcie ludzi do tego, by zostali w administracji publicznej, zostali w wojsku, by służyć dla polepszenia cyberprzestrzeni u nas w kraju. W Katowicach rozpoczęło się dziś forum CyberSec, podczas którego specjaliści z branży IT rozmawiają o rozwiązaniach i o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo użytkowników sieci. Co w kontekście pracy zdalnej stanowi podstawy cyberbezpieczeństwa. Tu również wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Przede wszystkim dysponujemy nagrywarką, która jest w stanie nagrać każdy element działania na kontach firmowych. Dzięki temu wiemy, co się dzieje. Oprócz tego nasza sztuczna inteligencja analizuje wszystkie dane, które dzieją się na kontach firmowych i dzięki temu jest w stanie wyłapać sytuacje, w których jakieś działanie jest podejrzane i automatycznie je zablokować. To jest bardzo szybkie działanie, łatwe i nie wymaga tak naprawdę dużo pracy ze strony personelu. Specjaliści branżowi jednogłośnie alarmują, że dziś znajdujemy się w takim miejscu, z którego trudno się już wycofać. Sztuczna inteligencja i technologia rozwinęły się na tyle, że uchronić przed jej negatywnym działaniem może tylko świadomość użytkowników.